trzeci punkt? Trzeci punkt to na pewno jest smog, zmiany klimatyczne, wszystko, co jest związane ze środowiskiem. Piąty punkt. W piątym punkcie powiedziałbym o tym wszystkim, co o służbie zdrowia bym jeszcze... To było w trzecim punkcie. No tak. I am. No wiem, I am. You are. You are. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja? Mnie stresujesz. Panie przewodniczący Schetyna, na początku i po pierwsze to o formie. Bo od kandydata na polskiego premiera oczekuje się, że będzie potrafił wysławiać się po polsku. Że składnia, refleksja, że poprawne budowanie zdania będzie domeną polskiego premiera. Pan tego warunku niestety nie spełnia. A oczekuje się tego nawet od kandydata na przewodniczącego Rady Gminy. Teraz jeśli chodzi o treść tego wystąpienia, które pan dzisiaj zaprezentował. No niestety rzadziutko. Niestety jest to wystąpienie wyjątkowo słabe. Jeśli chodzi o kandydata na premiera, to nie było w nim żadnej wizji. Nie było niczego, co państwo jako liberałowie chcecie zaprezentować Polsce. Kiedy to będzie? Chciałbym się doczekać tego jak najszybciej. Nie, pan teraz jest odpowiedzialny za realizację tego zadania, a nie za marzenia. Tak. Marzenia proszę nam zostawić. Tak. Ja mam, jeśli chodzi o Warszawę, też rzeczywiście dużo marzeń, natomiast w pierwszej kolejności no, realizujemy te, które z punktu widzenia różnych grup społecznych w Warszawie są absolutnie kluczowe. Tak. Żłobki. Po co tak, było to zapowiadać? To jest element programu, nic się nie zmieniło. To kiedy będzie zrealizowany? Są priorytety. Kiedy ten priorytet dla wielu będzie zrealizowany? Na pewno w tej kadencji będziemy starali się, żeby to się stało. Co tam, mamuś, na rejonie? Jaki nieprzytomny! Co? Pospałem, znaczy ten, odkurzałem. Raczej chlałem, a nie spałem. Adrian, co tam się znowu w domu dzieje? O co ma się dziać? Nic, podkurzałem jak kazałaś, a teraz ten... posprzątany jest, no i mam zaraz śmiecie wynieść. Natomiast będziemy się różnić, ale na te wszystkie rzeczy, na pokazywanie czy podkreślanie swojego programu, czas przyjdzie później, po wyborach, a nie teraz. Dzisiaj najważniejsza jest kampania wyborcza i jeden polityczny głos. To nad tym fenomenem całkowicie fałszywej świadomości, bo ja przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. I to jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. No była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii, fałszywa świadomość. Ta grupa, którą pan reprezentuje, do której pan należy, właśnie taką świadomość ma.